Słuchaj, a zdarza ci się czasem coś zmarnować i później masz wyrzuty sumienia, czy wyrzutów sumienia już się pozbyłaś, całe szczęście? To zdarza mi się, ale już staram się nie mieć wyrzutów sumienia, bardziej się zastanawiam, z jakiego powodu to się stało. Zdarza mi się, że ja mam dwóch dzieci, które są po prostu teraz na etapie, każde je co innego już teraz, kiedyś jedno ma 10, drugie ma 8 lat i byłam dumną mamą, że jedzą wszystko, łącznie z czarnymi oliwkami różnymi i dalej jedzą różne dziwne rzeczy, moje dzieci. Natomiast mają coraz więcej, wiesz, takich, rozjeżdżają się w swoich smakach, też są bardzo tak eksperymentujące. No, tak naprawdę te rzeczy, które lubią wspólnie, to jest zupa pomidorowa i rosół. A mówi się o tym, że no, fajnie by było być jak zupa pomidorowa, którą lubią wszyscy. Dobra, zaczynamy nagranie. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, dziennikarka, autorka kilku książek, w tym bestsellera Gotuje, nie marnuje, kuchnia Zero Waste po polsku, ale też Wykorzystuje, nie marnuje, 52 wyzwania Zero Waste i Mniej mięsa. To też bardzo ciekawe. Słuchaj, witaj przede wszystkim. Dzień dobry, cześć. Bo już zamieniliśmy parę słów wcześniej, już się rozpędziłem, bo ten temat jest dla mnie taki bulwersujący w pewien sposób, bo cały czas w Polsce marnujemy ogromne ilości żywności. W przeliczeniu na jedną osobę to jest pewnie około 100 kg, tak patrząc rocznie, patrząc na cały kraj, to jest prawie 5 milionów ton żywności, które marnujemy, z czego 60%, 2/3 to marnujemy my jako konsumenci. To nie jest marnowane w handlu, to nie jest marnowane w restauracjach, to nie jest marnowane w hotelach, tylko my to robimy. I tak się zastanawiam, bo już nie chcę wchodzić w te, wiesz, proste porady, co zrobić, jak przechować, co wrzucić do zamrażalnika, tylko coś jeszcze musi wydarzyć, bo mamy tak ogromną inflację, bardzo wysokie ceny, na które wszyscy narzekamy, mamy już jakiś poziom świadomości ekologicznej, no i nadal nic, to się akurat nie zmienia, to się nie rusza. Co by się tu musiało wydarzyć? Zresztą no to wynika z tego, że marnujemy tak dużo, z braku po pierwsze wiedzy, jak przerabiać te produkty, jak je wykorzystywać, w ogóle ze znajomości produktów. Ja co miesiąc wrzucam na Instagramie taką grafikę, co jeść w styczniu, co jeść w lutym. I to jest jeden z postów, który cieszy się największym zainteresowaniem od kilku lat. Teraz widzę, że moje różne koleżanki instagramowe również zaczęły to robić, bo brakuje takiej edukacji. My się w szkołach nie uczymy o tym, że pomidory to niekoniecznie w styczniu. W ubiegłym roku mniej więcej o tej porze była taka afera, która się przetoczyła przez wszystkie media, i media społecznościowe, i media tradycyjne, że papryka kosztuje 40 zł za kilogram. I to jest skandal, że w lutym papryka może tyle kosztować. No moi drodzy, papryka w październiku tyle kosztowała, to ja bym sama wyszła z transparentami na ulicę pod Sejm i protestowała, że coś jest nie halo, skoro mamy paprykę za 40 zł w momencie, kiedy ona powinna być właśnie w rozkwicie swojego sezonu. Ale w lutym ta papryka do nas przyjeżdża z daleka. Marzec to jest dopiero ten moment, kiedy ziarenka papryki zaczynamy siać, kiedy ona zaczyna swoją pracę i skończy ją gdzieś na przełomie sierpnia, września. W październiku będzie najbardziej soczysta do zjedzenia i wtedy też najtańsza. I takie informacje pojawiają się właśnie z powodu niewiedzy. Gdzieś tam się ten kalendarz pogubił całkowicie, bo idziemy do pierwszego lepszego sklepu. Ja mam za rogiem tutaj taki duży sklep i jak pójdę teraz po zakupy, to kupię sobie truskawki, bo są walentynki, to wiesz, truskawki w promocji oczywiście, żeby kupić jak najwięcej tych truskawek. Mam maliny, mam wszystko, czego bym chciała w tej chwili zjeść, na co bym miała ochotę, ale niekoniecznie są to produkty związane z tą porą roku, bo ani malin, ani truskawek w Polsce w naszej szerokości geograficznej w lutym jednak być nie powinno. No dobra, do tej sezonowości jeszcze przejdziemy, ale mnie cały czas zastanawia, dlaczego my kupujemy tak dużo, że tyle zostaje i że tyle wyrzucamy. No bo jeszcze rozumiem poprzednie pokolenie naszych rodziców, którzy rzeczywiście przeszli przez PRL, przeżyli ten PRL i pewnie się mogli trochę zachłysnąć tym wszystkim, co nagle stało się dostępne w sieciach handlowych, których też wcześniej nie było. I te wszystkie produkty stały się dostępne. Z jednej strony chcieliśmy ich próbować, z drugiej strony chcieliśmy mieć pełne lodówki. Lodówki można było kupić w ogromnych wymiarach wreszcie, a nie tylko mniejsze. I wiesz, to się samo napędzało. Ale już nasze pokolenie i kolejne pokolenia powinny być chyba dużo bardziej świadome, a wydaje mi się, że też marnują.
ale dziedziczymy cały czas ten brak taki, i to nie brak wynikający z rzeczywistych niedoborów, tylko bardziej z takiej świadomości, że no musimy mieć obfitość, bo jak nie będzie obfitości, to źle się z tym czujemy. Idealnym przykładem jest pieczywo, które jest najczęściej marnowanym produktem, i przed świętami, przed różnymi weekendami, które trwają trochę dłużej, są kolejki w piekarniach, puste półki gdzieś o godzinie 13, wydaje nam się, że jak tego pieczywa zabraknie, no to świat nam się zawali. To jest, myślę, że wszystko w głowie, też zresztą badania to pokazują, że ten nasza potrzeba kupowania na zapas, kupowania w dużej ilości wynika z jakichś takich niezaopiekowanych rzeczy gdzieś wewnątrz. Do tego wszystkiego mamy niestety pokusy w postaci tych promocji, którym łatwo ulegamy, że właśnie 2+1, kup coś, bo jest taniej, masz na coś kupon, wcale nie masz pomysłu na to, co z tym wszystkim zrobić, nie znasz tego produktu w ogóle, ale kupisz, bo wydaje ci się, że zaoszczędzisz, oczywiście to jest pozorna oszczędność. To pierwsze pytanie trochę skierowałam w stronę tej sezonowości, no bo to też jest taka odpowiedź na pytanie właśnie dlaczego? Dlatego, że my cały czas, wracam, nie mamy tej edukacji, nie mamy tej wiedzy. Ja robię warsztaty i dla na przykład kół gospodyń wiejskich, i dla menadżerów topowych firm, i tam wszystko sprowadza się do jednego, do nieznajomości tego produktu, który przynosimy, do nieumiejętności robienia zakupów nawet. To są takie banały, by się dzisiaj mogło wydawać, ale właśnie ta kuchnia jest centrum naszego domu, i w tej kuchni wydajemy te pieniądze, które w efekcie razem z tymi produktami trafiają do kosza, bo nie potrafimy po prostu tym naszym działem kuchni zarządzać. No jeszcze rozumiem, że rok 2020, może 2021, czyli pandemia koronawirusa, to był ten moment, kiedy znowu zastokowaliśmy, zatowarowaliśmy te nasze spiżarnie albo przynajmniej wszystkie możliwe szafki. Więcej czasu poświęciliśmy na skupienie się na tych produktach, zastanowienie się, co zrobić. Jedną z najchętniej kupowanych książek była książka o pieczeniu pieczywa. Wydawnicy, w którym ja wydaję swoje książki, właśnie dlatego coś nagle stało, ta książka stała się bestsellerem, właśnie dlatego, że mieliśmy więcej czasu na to, żeby móc w tej kuchni poprzebywać, móc się zaopiekować tymi różnymi rzeczami, które mamy. I rzeczywiście ten 2020 rok to był taki rok, w którym mniej osób marnowało, tak wynikało z danych banków żywności. Mimo tego, że mieliśmy większe zakupy, to jednak mniej tych zakupów zmarnowaliśmy. No też nie chodziliśmy tak często do sklepu, bo były te wszystkie obostrzenia, bo był taki nasz strach, że coś tam się może wydarzyć, możemy się zarazić, więc po prostu do cna realizowaliśmy moje hasło lodówka sklepem pierwszego wyboru, czyli najpierw sprzątaliśmy to wszystko, co mamy w swojej przestrzeni, a potem dopiero wychodziliśmy na zewnątrz uzupełnić braki. Słuchaj, to może teraz zbaczając trochę na boczny tor. Dużo się mówi o sztucznej inteligencji, o AI. Wiem, że są już pierwsze lodówki, które mają wbudowaną sztuczną inteligencję, mają w środku kamery i one mogą ci podpowiedzieć, co możesz zrobić z produktów, które masz w lodówce, co możesz teraz ugotować. Wiem też, że jest mnóstwo żartów na ten temat i tak naprawdę ta technologia jeszcze dobrze nie działa i pewnie gdybyś tam miała trzy jajka i mleko, to wcale nie podpowiedziałoby ci niczego mądrego jeszcze na tym etapie, ale może to będzie jakaś przyszłość, no bo tak jak wiesz, mówiłem już, inflacja, wysokie ceny, to nie przekonuje. Edukacja, ja wiem, że tej edukacji brakuje, ale z drugiej strony ten temat się pojawia bardzo często przy okazji jednych i drugich świąt, tak? I Wielkiej Nocy, tak, i Bożego Narodzenia. W mediach się pojawia, czy głośniej się o tym mówi 2 razy w roku. Nie, to powinno być, Duńczycy są świetnym przykładem. Od szkoły podstawowej mają wdrożony program taki edukacyjny związany nie tylko z niemarnowaniem, ale w ogóle z kulturą jedzenia, z żywnością, i udało im się w ciągu 5 lat ograniczyć marnowanie żywności o ponad 25%. To jest dużo, ale to poszło różnymi drogami, na różnych szczeblach zostały podjęte odpowiednie decyzje i to się rzeczywiście udało. Moglibyśmy brać przykład. U nas to bardzo kuleje. Ale te wszystkie nowe rozwiązania jak najbardziej tak. Wszystko, co nam ułatwi, usprawni, co sprawi, że my mniej czasu będziemy musieli poświęcać na zajęcie się właśnie tym tematem, bo nie każdy kocha gotować tak jak ja, czy nie każdy kocha rozmawiać o jedzeniu tak jak ty i w ogóle dostaje tam ekscytacji w tym momencie, kiedy pojawia się fantastyczne danie i prawie płacze nad talerzem, a mi się to zdarza, płakać nad fantastyczną rzeczą. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy z moim mężem o kolacji walentynkowej i o restauracji, w której ostatnio byliśmy, i to była tak emocjonująca rozmowa, bo dawno nas takie jedzenie nie zaskoczyło. Było proste, ale niesamowicie prawdziwe, szczere i nie każdy ma taką pasję, żeby skupić się północy, móc o takim czymś porozmawiać, więc ludzie potrzebują prostoty i wszystkie te ułatwienia, szczególnie dla młodszego pokolenia, myślę, że będą fantastyczne i będą mogły pomagać w tym niemarnowaniu, w tym też obchodzeniu się po prostu z tą żywnością, w docenianiu tej żywności. Tak, to jest super ważne, podpiszę się pod tym, bo patrzę z perspektywy gastronomii i
to, co na przykład aplikacja To Go zrobiła dla wielu lokali gastronomicznych. My wcześniej jako kawiarnia, bo prowadzę dwie kawiarnie, wcześniej jako kawiarnia działaliśmy z takimi lodówkami społecznościowymi, dostępnymi, otwartymi i tam przychodziły osoby, które ratowały jedzenie od nas, przenosiły do tej lodówki, on później sobie korzystał z tego, kto chce. Też bardzo się cieszę, bo jesteś jedną z osób, z którymi mogę o tym porozmawiać, bo kumasz temat tych lodówek. Te lodówki to nie są lodówki... Tak, tylko właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, że to nie jest lodówka dla potrzebujących. Z niej mogą skorzystać wszyscy, to jest całkowita wolność, bez względu na to, czy zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, czy zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie, czy zarabiasz 5 tysięcy, czy 2 tysiące, możesz do tej lodówki coś włożyć, możesz z tej lodówki coś wyjąć, to też nie musi być taka wymiana, po prostu chodzi o naczelną ideą jest ratowanie jedzenia przed zmarnowaniem. Ja to zawsze też podkreślam, bo znowu media, z których ja się wywodzę i z którymi współpracuję dosyć intensywnie, popełniają non-stop ten błąd, mówiąc o tym, że to jest miejsce dla potrzebujących. Jest mnóstwo instytucji, które pomagają potrzebującym. To jest takie miejsce dla wszystkich. Była parę lat temu głośna sytuacja z jedną z europosłanek, stąd te moje kwoty wysokie tutaj, które podałam. Ona właśnie po świętach wielkanocnych poszła do takiej jadłodzielni, coś tam zaniosła, coś wyjęła i po prostu atak na nią, że przecież ona zarabia tyle i tyle w tym europarlamencie i stać ją na to, żeby sobie kupić tę kanapkę czy ten żurek, który stamtąd wyjęła, a tutaj odbierała potrzebującym od ust niemalże, więc nie, tutaj wszyscy jesteśmy tacy sami, jeśli chodzi o jadłodzielnie. Tak, no i wspomniałem o tych aplikacjach, bo rzeczywiście te aplikacje bardzo ułatwiają życie gastronomii i wydaje mi się, że robią dużo dobrego i to też widać w statystykach. Ale też konsumentom, przepraszam, że ci znowu przerwę. Jestem też świetnie. Spotkanie z moją koleżanką, z którą się dawno nie widziałam i umówiłyśmy się w kawiarni przy szkole moich dzieci, bo akurat było mi po drodze. I ona mówi, o super, że tutaj, bo ja tutaj odbieram z tej szkoły zupy, akurat z aplikacji Foodsi. Ja mówię, jak ty odbierasz zupy? A ona mówi, no z tej stołówki, co jest tutaj w tej dużej szkole. Moje dzieci chodzą do szkoły, taki duży taki kompleks sportowej szkoły, którą zresztą prowadzi tę stołówkę mama jednego z kolegów z klasy mojej córki. No i ja natychmiast na tej aplikacji wyszukałam, że rzeczywiście jest i że można sobie takie 2,5 litra zupy codziennie odebrać za chyba 13 albo 14 zł, obiad złożony z dwóch dań za 20 chyba 2 zł, to wiecie, jak czasami mi się nie chce gotować albo nie chce mi się robić takiego domowego obiadu, to klikam i odbieram. Ja w ogóle jestem fanką, na przykład moja córka uwielbia sushi, którego nie robię w domu i też sushi kupuję tylko z aplikacji, tylko przez aplikację, przez właśnie To Good To Go, bo mam też w swojej okolicy bardzo fajne miejsca. I najbardziej mnie cieszy to, że to też... Te aplikacje mają taki pozytywny wizerunek, że to nie traktuje się tego jako resztę z pańskiego stołu, tylko traktuje się jako coś, na czym, gdzie można złapać fajną paczkę, że to jest takie modne, a im więcej będziemy modnie podchodzić do tego tematu niemarnowania, tym bardziej on się stanie taki normalny. Bo już wspomniałaś parę razy o walentynkach, więc sama wywołałaś ten temat. Ten podcast jest do posłuchania no już trochę po walentynkach, parę tygodni po. Słuchaj, a jak ty się wybierasz do restauracji na taką kolację walentynkową, to bierzesz ze sobą pudełko, gdyby coś zostało? Bo wiem, że czasem do restauracji bierzesz, ale pytam się, czy na taką okazję też? Czy to wypada, czy nie wypada? Zawsze. Nie ma, dla mnie nie wypada. Wypada. Ja jestem bardzo praktyczna, cała moja rodzina jest z Wielkopolski i po prostu ta Wielkopolska mocno się u mnie objawia. Ja bym nie przeżyła, że nie zabieram czegoś, co dobre zostaje z tego na tym stole. Poza tym ta praktyczność, czyli następnego dnia rano albo na kilka godzin później mam już gotowy posiłek albo dla siebie, albo właśnie coś z tego posiłku dla moich dzieci do śniadaniówki dorzucę, albo mój mąż sobie weźmie do pracy, więc to naprawdę jest ułatwienie życia, że ktoś za ciebie coś już ugotował. Jeszcze jak ty za to zapłaciłeś, no to już w ogóle lepiej być nie może. Więc zabieram zawsze, bez względu na okazję, mało tego, na kolacjach czy obiadach, czy jakichś lunchach służbowych robię dokładnie to samo. I początkowo też mnie to czasami krępowało, że tutaj się spotykam z jakimiś ważnymi ludźmi, a potem po tym wielkim obiedzie ja mówię, to poproszę, żeby mi to zapakować, może ktoś z Państwa też by chciał i wszyscy tak patrzyli na mnie, ale w momencie, kiedy na kolejnych takich spotkaniach zaczęłam obserwować innych ludzi, którzy robili to samo, tylko prosili o to, żeby ta restauracja im to pudełko podarowała, czy dopisała do rachunku, to pomyślałam sobie, tak, to jest właśnie ta droga, to są te małe kroki, które się opłacają, to jest to sprężenie zwrotne, które działa, więc nie mam żadnych oporów. No mówię, z punktu widzenia i ekologicznego, i finansowego, i takiego po prostu praktycznego, że ktoś mi podaruje już to coś. Ja mam załatwiony obiad, czy załatwiony jakiś tam posiłek dzięki temu. Mm-hmm. Chciałem zapytać też o to, jak zmienia się nasz styl życia i może to wpływa jakoś na mniejsze marnowanie. Takim punktem, który jest dla mnie
nie powiem, że dyskusyjny, ale on jest ciekawy, to są diety pudełkowe, które się spopularyzowały w Polsce na ogromną skalę. Tych pudełek jeżdżą setki tysięcy dziennie na pewno. I z jednej strony patrzę na to tak, no jest to jednak najczęściej plastik, niestety, który oczywiście można wrzucić do odpowiedniego pojemnika, no ale jakoś w czymś to trzeba przewozić. Więc z jednej strony ten plastik, z drugiej strony te emisje związane z dowożeniem tego, no też jeździ ich wiele tym samochodem, no podobnie jak rzeczy do sklepu, no więc też jestem to w stanie jakoś uzasadnić. Jedyne, co chyba najbardziej do mnie przemawia, to to, że rzeczywiście to może pomóc nie marnować jedzenia, no bo chyba jak już ktoś jest na diecie, a nawet jeżeli nie na diecie, w sensie mniejsza ilość kalorii, ale dostosowana ilość kalorii do trybu życia, no to chyba wszystko zjada, więc to powinno być na plus. Tak, to jest, wiesz, to jest dużo takich tematów, które są, nie są jednoznaczne. No, jeśli popatrzymy pod kątem środowiskowym, że jest określona ilość tych produktów wykorzystana do tego, że ktoś na tym zarabia, więc też stara się ten produkt wycisnąć do końca, że to są produkty dobrej jakości, bo one muszą jednak trochę przetrwać, zanim dotrą do tego klienta, no to to jest wszystko na plus, że to jest właśnie to niemarnowanie, bo płacisz, masz już to podstawione pod nos, dostajesz to, co sobie wybrałeś też, czy wybrałaś, bo wybierasz sobie z tej oferty, która jest rzeczy, więc mniej marnujesz, bo masz rzeczy, które naprawdę, czy dania, które naprawdę lubisz. Też wierzę w to, że coraz więcej firm, ze względu na to, że ten koszt opakowania również rośnie, on jest oczywiście przerzucany na klienta w tej chwili, ale że rośnie, to będą te firmy zmieniały. Też te opakowania będą się zmieniały, będą coraz bardziej przyjazne, jeśli chodzi o środowisko. No są już też cateringi, które oferują jedzenie w słoikach. Można później ten słoik oddać, tylko trzeba to opakowanie umyć, nie wszystkim się chce, ale myślę, że im będzie coraz więcej świadomych ludzi, tego wyboru będzie więcej, tym jednak ludzie pójdą w tę zieloną stronę, zobaczą, że to się po prostu opłaci. Jesteśmy na początku cały czas tej naszej drogi, ekologicznej drogi, ale w ogóle takiej drogi też budowania świadomości i te firmy też się będą rozwijały. No jak parę lat temu one startowały, to wszystkie miały plastik, teraz już mają opakowania z bardziej zrównoważonych źródeł, więc mają i z te trzciny cukrowej są opakowania i firmy szukają, bo też w ten sposób się wyróżniają na rynku. A klienci, którym zależy, zapłacą może nawet trochę więcej za ten produkt, ale produkt, który nie będzie wzbudzał ich wyrzutów sumienia. Sylwia, ktoś tak do ciebie dobija cały czas? Sąsiad robi remont? Dobija się mój sąsiad chyba, który robi remont, więc bardzo słychać? Nie, troszkę, ale tak chciałem, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że to im się nie wydaje, że to nie są jakieś odgłosy fantomowe, tylko naprawdę. Sąsiad, który tutaj remontuje, więc trzeba być wyrozumiałym dla niego, bo ja też czekam na to, żeby remont się skończył. Zawsze jakiś sąsiad musi robić remont. No dobra, wracając do naszej rozmowy, pewnie druga taka rzecz w tej zmianie stylu życia, to jest to, że młodsze pokolenie jednak dużo częściej je na mieście, że lunche w porze obiadowej w pracy, to już się je lunche. Wydaje mi się, że moi rodzice nie jadali lunche w pracy, jadali po prostu obiad, ale też wcześniej kończyli, więc trochę ten inaczej ten dzień w tygodniu wyglądał. To też się zmienia i to, co powiedziałeś, że jednak branża gastronomiczna, pomimo tego, że marnuje i też jest odpowiedzialna za te jedzenie, które trafia do koszy, no stara się wykorzystać jak najwięcej, no bo to jednak biznes, nie? Liczy, tak, liczy. My właśnie nie robimy sobie takiej analizy, wiesz, gdzieś nam te pieniądze uciekają, wydajemy niby coraz więcej na to jedzenie, ale wciąż nie jest to na tyle duża strata dla nas, naszej świadomości, że sobie na to pozwalamy, bo gdybyśmy zrobili taką prostą kalkulację, że najpierw plan tych posiłków i potem plan tych zakupów i codziennie usiedli z tym paragonem i zobaczyli, ile z tego posiłku nie zostało wykorzystane, jaka to była dla nas strata, dokładnie tak jak się liczy w restauracji food cost, sobie policzyli tego produktu, to może by nam to jakoś uzmysłowiło, że to jest bezsensowny, wyrzucony pieniądz do śmietnika. Ja tak moim dzieciom po prostu prosto mówię, że to jest wyrzucony pieniądz, wyrzucamy w ten sposób pieniądze. Jak one chcą coś tam kupić, jakąś rzecz taką beznadziejną, która jest właśnie jednorazową rzeczą i za chwilę skończy w koszu, to ja mówię, wyrzucasz swoje pieniądze do kosza, opłaca ci się to, chce ci się, weź sobie to i wyrzuć od razu do śmieci, poczujesz jak to jest. No bo tak, wiesz, wyrzucasz kawałek marchewki, myślisz sobie, to jest tylko kawałek marchewki, tylko dzisiaj wyrzuciłeś kawałek marchewki, jutro wyrzucisz kawałek pieczywa, pojutrze wyrzucisz coś tam i z tego się robi ten pieniądz. No ty powiedziałeś o tym aspekcie eko jako ekonomicznym, ja bym do tego jeszcze dorzucił eko jako ekologiczny, a w zasadzie klimatyczny, środowiskowy. To są ogromne emisje związane z produkcją żywności, które lądują później w koszach i gdyby spojrzeć na to globalnie, to Światowa Organizacja FAO policzyła, to emisje związane z marnowaniem żywności
gdyby je sumować na całym świecie, to byłby trzeci największy emitent po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Tak, tak podaje Organizacja Narodów. Tak, 10% światowej emisji to jest marnowana na żywność, a żeby pokazać kontekst jeszcze do tego, no to ponad 20% emisji odpowiada cała produkcja żywności, rolnictwo, przemysł rolniczy, więc ponad prawie połowa tego, niecała połowa, to jest marnowane jedzenie, czyli coś, co nigdy nie trafi na nasz talerz, tylko trafia do kosza, albo trafi na talerz, a z tego talerza trafi do kosza. No to się na pewno musi zmienić, bo też mamy takie zobowiązanie unijne do 2030 roku. Powinniśmy jako kraj unijny ograniczyć marnowanie żywności o ponad połowę. Trwają w tej chwili prace też w Komisji Europejskiej nad tym, żeby coś zmienić. To nie może być, na pewno nie będzie takiego prawa, że stanie w każdym domu przy koszu na śmieci jakiś strażnik i będzie patrzył, a tutaj Majcher zmarnowałaś jedną marchewkę, minus tam 20 zł albo jakiś podatek od tego, ale i każe ci jeść robaki zamiast mięsa jeszcze. Jeść robaki zamiast mięsa, tak. Na pewno będą jakieś rozwiązania, które ułatwią nam to niemarnowanie, bo to też nie może być przerzucone wszystko na konsumentów. No ja uczestniczyłam w takim programie Komisji Europejskiej właśnie, gdzie przedstawiciele wszystkich krajów pracowali w takich zespołach roboczych i te zespoły przygotowywały różne rozwiązania dotyczące kwestii niemarnowania żywności. Potem było głosowanie nad tymi najlepszymi. Te najlepsze są teraz brane pod uwagę przy tworzeniu już rozwiązań legislacyjnych. I tam na pierwszym miejscu, znowu wracam do tej edukacji, której się tak mocno uczepiłam, ale na pierwszym miejscu we wszystkich grupach roboczych pojawiała się ta edukacja. Była oczywiście szersza współpraca rządu z rolnictwem i tak dalej, i tak dalej. Ale liczę na to, że w ciągu najbliższych lat to się też będzie zmieniało właśnie na korzyść konsumenta, że to jedzenie będzie lepiej oznaczone, że będziemy mogli łatwiej wybierać, szybciej wybierać. Ja teraz też, jak idę do sklepu z moimi dziećmi, no to każę, to ja czytam etykiety, ale mało kto robi, to też wymaga więcej czasu. I moje dzieci z jednego końca sklepu krzyczą do mnie, mamo, możemy to wziąć, czy to jest... Nie wiem, czy mogę mówić brzydkie słowa. A możesz. Gówno, albo gówienko się mówi. No ja wtedy odpowiadam, nie, to tam, jak patrzę na skład, że to jednak jest gówienko, to nie bierzemy. Więc, ale to trzeba. Ale też wiesz, jeszcze daty przydatności do spożycia na opakowaniu, tak, które też się mają zmienić. Tak, zmienią się, znaczy albo będzie jedna data, bo w tej chwili mamy dwie daty, one są nieszczęsne, bo nie rozumiemy tych dat. Mamy najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. Poza tym na wielu produktach tych dat już nie powinno być, bo chociażby na suchych produktach, jak ja kupuję sobie ciecierzycę czy jakąkolwiek kaszę na wagę, to ja sama decyduję, to kiedy ta kasza jest dobra, po prostu patrzę, sprawdzam. Jak kupuję w pudełku, to mi producent mówi, za pół roku już musisz ją wyrzucić, bo za pół roku to ona się nie będzie nadawała do jedzenia. A tak naprawdę jeszcze kolejne pół roku spokojnie, jeśli była dobrze przechowywana, mogłaby poleżeć, a nawet dłużej. Natomiast ludzie się mocno trzymają. Ja też mam taki feedback ze wszystkich swoich szkoleń i też widzę, że ta data ważności, to po prostu mówią do mnie ludzie, no jak, no przecież na tym ryżu było napisane, że tylko do 12 października można zjeść, to 13 ja go wyrzucam przy porządkach. Ja mówię, a czy przez noc się zadziała jakaś magia? Czy coś się takiego wydarzyło kosmicznego, że przyszła energia, która spowodowała, że ten ryż, który był w tym pudełku, w tym woreczku jeszcze, bo najczęściej ludzie jednak kupują ten ryż w pudełku i w woreczku, wyrzucają i nie boją się gotować tego ryżu w plastiku. Tego zagrożenia się nie boją, natomiast boją się, że następnego dnia ten ryż po prostu straci wszystkie swoje właściwości. Albo wiesz, ryż wyrzucą, ale jak na coś zachorują, to stary lek wyjmą z szafki i tak wezmą, bo jest bliżej, nie trzeba iść. Słuchaj, a jakie są jeszcze dobre praktyki z innych krajów? Bo wspomniałaś o edukacji w Danii, zdaje się, to ciekawe. A czy są jeszcze jakieś inne praktyki, które można by wprowadzić w Polsce? No właśnie data ważności, żeby się nie pojawiała na wielu produktach, żeby można było sprzedawać żywność po terminie ważności. W Polsce tego nie można robić jeszcze, ale też mam nadzieję, że to się zadzieje. Wiem, że w niektórych miejscach w Danii można to robić. Można też sprzedawać żywność po terminie w niektórych miejscach w Kanadzie i to by było super, bo jeszcze w poprzednim miejscu, gdzie mieszkam, miałam takie zaprzyjaźnione sklep osiedlowy i tam na przykład chciałam kupić jogurt, który właśnie poprzedniego dnia minął mu termin ważności i nawet na kasę mi nie można było napić tego jogurtu, więc pan mi tak po prostu dawał, mam nadzieję, że tego nie słyszę, że to zdradzam nasze sekrety, dawał mi tak, bo on by to wyrzucał. To on nie może wprowadzić po prostu do obiegu produktu, któremu minął termin ważności, a produkt jest w dalszym ciągu dobry. Tak? I to jest coś, co boli mnie serce, że widzę, no sklepy zawsze mają więcej tego towaru niż potrzeba, nie wszystko się sprzeda
więc to też te straty są liczone, ale super by było, gdyby można było to wprowadzać do obiegu. No banki żywności mają duży problem z tym, że dostają teraz w związku z nową ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która zobowiązuje sklepy wielkopowierzchniowe do tego, żeby oddawały niesprzedaną żywność, jak nie będą tego oddawały, to płacą za to karę, że ta żywność musi być też w określonym terminie, że to nie jest tak, że właśnie jogurt ma termin do dzisiaj i oni zadzwonią do banku żywności i powiedzą, halo, mamy tutaj paletę jogurtów, tylko to musi być jeszcze taki termin, żeby banki zdążyły w terminie przekazać żywność tej instytucji, z którą współpracują, czyli co najmniej 3 do przodu dni. Więc sklepom różnie się chce, no bo jak mają jeszcze 3 dni, to te 3 dni jeszcze sobie wystawią ten towar i być może ktoś w tym czasie kupi, a nie będą oddawały za darmo. Podobnie z innymi towarami, którym się kończy termin ważności. Więc ta data, żeby znikała, żeby ten po terminie można było sprzedawać produkty, to było super. I to w niektórych krajach już się dzieje, jest dobre. Sylwia, teraz poproszę cię, ja wiem, że jesteś pewnie już znudzona, jak to słyszysz, ale z drugiej strony na pewno cieszy cię zawsze ta wizja, że ktoś, kto jest zawsze ta osoba, która tego usłyszy i pomyśli sobie, wow, niesamowite, nigdy o tym nie pomyślałem. No jakieś takie tips and tricks na niemarnowanie żywności w domu. Powiedziałaś o gotowaniu sezonowym, to jest super i wydaje mi się, że to już weszło w pewien trend, a w zasadzie, że to już weszło w nawyk, tak? Że to było pewnym trendem jeszcze parę lat temu, gdy otwierały się różne też restauracje, bistro z menu sezonowym, które się zmieniało co miesiąc czy co 2 miesiące i wtedy wszyscy byli pod takim wrażeniem, wow, można gotować sezonowo, świetnie i to już nam weszło. To co jeszcze możemy robić, żeby nie marnować? Zakupy mniejsze. Jednym z takich fajnych patentów jest pójście na zakupy bez samochodu albo pojechanie rowerem i wtedy kupujemy tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. To jest znowu kolejny banał. Generalnie niemarnowanie się skupia wokół takich banałów, ale jak je zbierzemy do tej swojej siatki, to się okazuje, że wow, właśnie niby proste rzeczy, ale w ogóle ich nie stosujemy, czyli robienie zakupów w mniejszej ilości dzięki temu, że po prostu nie mamy środka transportu, który nam to wszystko uwiezie. Ta lista zakupów, banalna lista zakupów znowu, ale ona daje konkretne oszczędności. No sobie Brytyjczycy to policzyli, też to wszędzie już mówiłam, ale 20% jesteśmy w stanie zaoszczędzić na zakupach, jeśli idziemy zgodnie z listą, plus ten czas. Ja nienawidzę chodzić po sklepach, ja mało robię zakupów w takich sklepach dużych, dlatego że, chociaż ich absolutnie nie neguję i też mi się tam zdarza pójść, ale nie chodzę głównie ze względu na czas, bo mi się nie chce poświęcać czas na chodzenie po takiej dużej powierzchni, wolę sobie pójść na targ, gdzie jest przyjemniej. Ale nie wszystko też na targu mogę kupić, więc lista zakupów też jest takim dla nas drogowskazem. Idziemy tam, gdzie nas prowadzi ta lista i ułatwia nam to spędzenie czasu w sklepie. Mniej poświęcamy energii na to, żeby te produkty przynieść. No i takie też opiekowanie się tymi produktami, które już mamy w domu, żeby wiedzieć, co my mamy w tej swojej lodówce, w tych swoich szafkach kuchennych, taki monitoring. To są takie 3 rzeczy, które naprawdę ułatwiają niemarnowanie. Znać ten swój stan posiadania. Jak wiemy, to też mniej mamy pokus później w sklepie, bo pamiętamy, że w tej lodówce to czeka na wykorzystanie ta marchewka, czy ten seler, czy ta sałata i przestrzeń w lodówce. Im mniej, tym naprawdę jest większa kreatywność, tym lepiej się gotuje. Jak się z lodówki wylewa, to tak jak z tej szafy kobiecej, że tam 80% ubrań kobieta nie nosi i w lodówce to samo. Otwieramy lodówkę i mówimy, Boże, no co ja mam zrobić? To nas ta lodówka przeraża, więc ją zamykamy i albo zamawiamy jedzenie przez aplikację, albo to go czy innej aplikacji, albo idziemy po kolejne zakupy, kupić sobie coś, co wykorzystamy od razu. Więc taka przestrzeń też daje nam pole do mniejszego niemarnowania. Wspomnieliśmy już tutaj o jadłodzielniach. No zawsze jak zostanie jedzenie, to można je tam zanieść, ale ja wiem, że ty jesteś też fanką jednak budowania lokalnych społeczności. No i fajnie jest mieć swoją grupę na Facebooku na przykład albo na WhatsAppie z sąsiadami i się dzielić. No. Kocham to po prostu i jestem też dumna z tego, że to się tak pięknie rozwija. Od razu jak się gdzieś przeprowadzam, to się zapisuję na wszystkie możliwe grupy i tam działam. Teraz mieszkam w miejscu, gdzie od niecałego roku tu mieszkam i osiągam małe sukcesy, które mnie cieszą, bo jedna z moich sąsiadek przed wyjazdem przyniosła mi mleko, bo mówi, że no, u niej to już się popsuje, a ja to na pewno dla dzieci wykorzystam. Inna dostała znowu od rodziców z pola mnóstwo rukoli i mówi, ja tego nie przerobię, to weź coś z tym zrób. I Mieszka mówi, niedługo tutaj, dopiero tak się zaprzyjaźniamy z tymi sąsiadami, ale już oni się
ze względu na jakieś moje praktyki nie wstydzą tego, żeby przyjść, zapukać, żeby się podzielić, ktoś coś upiecze, to przez płot prawie, że sobie podajemy, ktoś upiecze tam 12 babeczek, to 4 mi da, czy ostatnio mój mąż przyniósł z pracy w tłusty czwartek pączki, a ja też piekłam pączki, przyniósł z jakiejś tam topowej cukierni, ktoś go właśnie poczęstował i ja od razu do sąsiadów, że zdjęcia, że mam pączki, może by chcieli, no i natychmiast była wymiana, więc to jest coś, co mnie cieszy, dlatego że dzielenie się jedzeniem w ten sposób, że oddawanie jedzenia długo było w Polsce i wciąż pokutuje taki trochę wstyd, że no nie wypada, że to właśnie są to słowo takie trudne w naszym języku, resztki. Resztki z pańskiego stołu, te wszystkie konotacje, które powodują, że jakoś tak mamy opory przed tym. Każda zmiana, która się dzieje, jest dla mnie takim powodem do wewnętrznego absolutnie szczęścia. No i właśnie tymi małymi drogami warto to robić. Czy w swojej nie od razu musi być wielka rewolucja, nie od razu musimy systemy budować, które sprawią, że wszyscy będą tak robić, tylko takimi małymi swoje ścieżki wydeptywać. I ja wierzę w to, że jak ja już z tymi sąsiadami w ten sposób działam, też mam oczywiście swoją grupę, i na tej grupie ktoś ostatnio też napisał, chyba pizzę upiekł i oddawał. I też przed wyjazdem na święta lodówkę ktoś czyścił i też się dzielił. To są rzeczy, które naprawdę mają sens i myślę, że warto właśnie w swoich tam niedużych przestrzeniach takie dzielenie się uprawiać. A myślisz, że masz taki nickname nadany przez sąsiadów, jakaś szalona friganka? Nie wiem, powiem ci, że w ogóle mnie to nie interesuje. Najzdrowiej. Nie, w ogóle się nie zwracam uwagi na to, kto co myśli, bardziej zwracam uwagę, co ja myślę o sobie i jaki jest wydźwięk tego, co robię. To mnie najbardziej interesuje, czy to przynosi efekty, czy nie przynosi, ale patrząc na to, ile jest pozytywnych efektów, to myślę, że bez względu na to, jak to nazywają, najważniejsze, żeby działało. To jeszcze na koniec takie pytanie bardziej może osobiste do ciebie, bo tuż przed rozmową cię podpytałem, czy zdarza ci się marnować, jak nam wszystkim, no oczywiście zdarza ci się, masz dwójkę dzieci, więc to całkowicie normalne. A jak to robisz, że nie popadasz w jakieś takie samobiczowanie się, albo wiesz, nie wpadasz w ten tunel, że nie można niczego zmarnować i później to już jest w pewnym momencie, sama ta droga już jest tak ciężka, że się odechciewa? Już to też jakoś nad tym się szczególnie nie skupiam, bo mniej więcej wiem, z czego wynika to, że to się zmarnowało. Już jestem na tyle doświadczona w tym całym takim procesie, I też wiem, że muszą być te wpadki, że to nie da się idealnie. Jeśli ktoś ci mówi, że niczego kompletnie nie marnuje, to ja nie wierzę. No nie da się po prostu nie marnować absolutnie żadnego z żadnej części. Wejdę ci w słowo. Według badania 56% Polaków przyznaje się do marnowania żywności, to oznacza, że 44% jest nieświadoma po prostu. Po prostu jest nieświadoma albo uważa, że nie widzi tego, co robi. No mi wczoraj córka przyniosła z... Mam takie pomieszczenie gospodarcze, gdzie mam tam różne owoce, warzywa, które nie muszą być w lodówce, bo tam jest chłodniej. I przyniosła mi cytrynę taką spleśniałą, taką całkowicie spleśniałą cytrynę. Ja tego nie zauważyłam, mimo tego, że na bieżąco staram się wykorzystywać. Nie zauważyłam, być może ona już była nadpleśniała w momencie, kiedy była kupowana i tak dalej, i tak dalej. Ja jedyne co zrobiłam, rzuciłam ją do kompostownika, no bo domowego takiego, który mamy, bo no co mogę więcej zrobić? Tyle. Następnym razem mogę też sprawdzać, ja staram się zawsze sprawdzać, to nie wszystko zawsze zadziała, więc bardziej się też skupiam na tym, co wychodzi, niż to, co nie wychodzi. Jeśli ktoś zaczyna i widzi, że ma dużo produktów, które marnuje, to też taka dobra rada na koniec, że ma dużo produktów i nie wie, z czego to wynika, no to właśnie trzeba też trochę te wszystkie mechanizmy, które są stosowane w firmach, przenieść na ten swoje pole kuchenne i zrobić taką analizę przyczyn tych strat. Właśnie może to mogą być za duże zakupy, może to być złe przechowywanie, no u mnie akurat przechowywanie było dobre, coś innego się zadziało z tą nieszczęsną cytryną moją. Ale wyrzuty sumienia doprowadzą tylko do zniechęcenia się. No właśnie to chciałem powiedzieć. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, dziennikarka, autorka książek Gotuje, nie marnuje, kuchnia Zero Waste po polsku, wykorzystuje, nie marnuje, 52 wyzwania Zero Waste i mniej mięsa. Warto zajrzeć, można wygooglować, można kupić, można też kupić audiobooka, jak ktoś woli słuchać niż czytać. Bardzo dziękuję ci za rozmowę w takim razie. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.